Tatry i Zakopane. Zakopane leży kilkaset metrów nad poziomem morza. Ale co to znaczy? Przecież najbliższe morze, Morze Bałtyckie, jest odległe około 600 km w linii prostej od Zakopanego. Można oczywiście powiedzieć, że jest to wysokość nad pewną umowną kulą ziemską. Tylko czy kula ziemska naprawdę jest kulą? Jak wygląda nasza planeta? Giewont. Jego szczyt to 1894 metry nad poziomem morza. Co to znaczy? Z Zakopanego wyruszamy zatem ekspresowym pociągiem na północ, aby znaleźć odpowiedź na te pytania. Jak wiadomo, malowniczy Gdańsk z jego wspaniałymi zabytkami leży zaledwie parę metrów nad owym umownym poziomem morza. Wiatr wywołuje falowanie wody w Bałtyku. Nasze morze nie podnosi się w czasie sztormów o kilka metrów, nie występują na nim fale tsunami. Czy to znaczy, że powierzchnia Bałtyku jest stała? Znajdujące się w porcie północnym przyrządy pomiarowe, wodowskaz i mareograf, pozwalają obiektywnie obserwować zmiany poziomu wody w morzu. Wskazania mareografu, rejestrowane w pokoju dyżurnego stacji meteorologicznej, pokazują, że poziom morza nie jest stały. Bywa, że zmiany przekraczają pół metra. Jakie znaczenie ma poziom morza dla nas, żyjących w głębi lądu? Od paru tysiącleci ludzie tworzyli wyobrażenia różnych fragmentów Ziemi. Mapy, często bardzo ozdobne, były potrzebne podróżnikom, władcom, a czasem kupcom. W miarę upływu lat stawały się coraz dokładniejsze, choć więcej było na nich białych plam niż znanych lądów. Dopiero jednak epoka wielkich odkryć pozwoliła na powstanie pierwszych, pełnych wyobrażeń naszej planety – globusów. Jaka jest Ziemia? Czy kula jest dobrym jej modelem? Jeżeli patrzymy na Ziemię tak z naszego podwórka, wydaje się ona płaska, natomiast lepszym przybliżeniem jest Ziemi jest kula. Okazało się potem, że ta kula jest spłaszczona na biegunach. Potem stwierdzono, że i ma kształt elipsoidy obrotowej. Potem stwierdzono, że ta Ziemia przypomina troszeczkę kartofel i jest to taka trochę powgniatana elipsoida. Określenie, że Ziemia ma kształt geoidy, to wynik nowoczesnych badań geodezyjnych wykorzystujących metody satelitarne. Zaczęło się od pomiarów pól, łąk, a potem całych krajów. Pomiary przeprowadzano za pomocą systemu wież o różnej wielkości i randze, które jeszcze 30 lat temu były widoczne w krajobrazie całej Polski. Wieże te wyznaczały sieć precyzyjnie wymierzonych trójkątów. Na tej podstawie powstawały szczegółowe mapy. W geodezji klasycznej mieliśmy do czynienia przede wszystkim z taką hierarchią sieci triangulacyjnej, która była siecią budowaną na skalę kraju. I potem do tego były nawiązywane sieci o mniejszych wymiarach, sieci poligonowe przede wszystkim, sieci różnych ciągów sytuacyjnych. Triangulacja, wieże, precyzyjne teodolity i niwelatory, nawet te współpracujące z komputerami, dziś poszły już w zapomnienie. Ostatnie 20-30 lat to okres rzeczywistej rewolucji technologicznej w geodezji. Dotyczy ona przede wszystkim pomiarów, prac polowych, ale również i pewnych pojęć od dawna używanych w geodezji. Spowodowało tę rewolucję przede wszystkim, spowodowały ją systemy satelitarne. Nie zawsze pomagają nam drogowskazy. Dziś z systemów nawigacji satelitarnej korzystają nawet kierowcy samochodów osobowych. Dzięki tym urządzeniom bez trudu można określić swoje położenie z dużą dokładnością. Systemy takie znajdują zastosowanie w wielu innych dziedzinach. W pobliżu ruin zamku w Liwie geodeci z Centrum Badań Kosmicznych przeprowadzają pomiary z pomocą precyzyjnego satelitarnego odbiornika Global Positioning System, czyli GPS. W polu nie ma już dawnej wysokiej wieży triangulacyjnej. Zamiast niej znajduje się punkt oznaczony betonowym trójnogiem, pod którym umieszczono płytę z metalowym znakiem. Nad nim z dużą dokładnością zainstalowana zostaje antena systemu. Teraz tylko podłączenie kabli i odbiornik sam wskaże pozycję z precyzją nieosiągalną dla tradycyjnych pomiarów, czyli centymetrów i milimetrów. Cały pomiar trwa około godziny, a polega na wyznaczaniu odległości do 4 satelitów, których położenie znane jest z dużą dokładnością. Punktem odniesienia dla systemu jest środek ciężkości mas Ziemi.
O powrocie do Warszawy dane zebrane w terenie są przekazywane do pamięci komputera. Dzięki nim tworzy się precyzyjny obraz powierzchni Ziemi. System GPS pozwala ustalić położenie w dwóch płaszczyznach, poziomej i pionowej. Powstaje sieć potrzebna przy budowie map. Wiadomo, że Ziemia ma bogatą rzeźbę. Mamy góry, doliny, pagórki, jeziora i równiny. To ukształtowanie terenu nanoszone jest na mapy. Wyznaczanie wysokości nad poziomem morza potrzebne jest w wielu dziedzinach. Wszyscy widzieliśmy mapy topograficzne. Na mapach topograficznych, oprócz informacji dotyczących dróg, lasów, mostów, są warstwice. Te warstwice powstają w wyniku bardzo długiego i skomplikowanego procesu technologicznego. Do tego używa się niwelacji. Niwelacja jest to rzecz kosztowna i pracochłonna. Słynna powódź we Wrocławiu w 1997 roku od razu lała osiedla i centrum miasta. Obrazy z akcji ratunkowej były przekazywane przez stacje telewizyjne na całym świecie. Zapobiegać takim katastrofom można jedynie w oparciu o precyzyjne pomiary wysokości różnych punktów. W przypadku powodzi, kiedy woda rozlewa się szeroko i niszczy wszystko na swej drodze, warto wiedzieć, które fragmenty terenu mogą zostać zalane. Jeszcze większe znaczenie ma ustalenie wysokości nad poziomem morza w skali globu. Jak wiadomo, w ostatnim czasie klimat na całej Ziemi ociepla się. Topnieje pokrywa lodowa na Antarktydzie. Ważne jest jednak, z jaką szybkością postępuje ten proces. Właśnie dzięki systemowi GPS możliwe jest łatwe, szybkie i bardzo precyzyjne wyznaczenie wysokości, a także jej zmian. W ten sposób wiemy, o ile zmniejszyła się pokrywa lodowa, a zatem o ile mógł wzrosnąć poziom Oceanu Światowego. Dla Holendrów, mieszkających poniżej poziomu morza, ustalenie, które regiony opadają, a które podnoszą się, jest to sprawa życia lub śmierci. Jak wielkie powinny być tamy i kanały, gdzie zaprojektować nowe osiedla? Jak wszystkim wiadomo, swobodna powierzchnia wody jest zawsze powierzchnią poziomu. Przekonuje nas o tym codzienne doświadczenie. Wszystkie obiekty odbijają się w wodzie jak w lustrze. Twórcom systemów geodezyjnych zakładanych w różnych krajach przyświecało następujące założenie. Morza i oceany są ze sobą połączone. Powinny zatem tworzyć jedną powierzchnię, od której możemy mierzyć wysokość. Wystarczy tylko wyznaczyć średni poziom mórz i oceanów. Istnieją różne systemy geodezyjne, zarówno dotyczące współrzędnych poziomych, jak i różne systemy wysokości. Ba, choćby wspomnieć, w Europie nawet mamy system niwelacji odniesiony do mareografu podstawowego w Kronstadzie, w Amsterdamie, w Trieście, gdzie indziej. Jeszcze kilka można by było wyliczyć. Wiadomo wszystkim, że zaczyna się od deszczu. Nawet dzieci zdają sobie sprawę z tego, że woda płynie z góry na dół. Dlatego Wisła w swym biegu podąża z południa na północ, z gór, przez Kraków, Warszawę, aż do Gdańska. W Europie do niedawna istniały dwa systemy pomiaru wysokości nad poziomem morza. Niestety, na terenie Polski, mimo bardzo precyzyjnych pomiarów, spotkanie obu systemów dało schodek o wysokości 14,5 cm. Na szczęście Wisła jak płynęła, tak płynie i nie chciała słuchać geodetów i stosować się do systemów niwelacji. Dopiero system satelitarny pokazał, że różnice w wysokości ustalonej w różnych krajach sięgały pół metra. Do precyzyjnego ustalania położenia i wysokości geodeci wykorzystują działo laserowe z obserwatorium w Borowcu koło Poznania. Tak mierzy się położenia satelitów z milimetrową dokładnością. Nasze obserwatorium jest jednym z tych, które wspiera ten system, monitorując stale ruch tych satelitów. Ale jednocześnie te same dane służą nam do wyznaczania parametrów dynamiki globu ziemskiego, a więc przede wszystkim przemieszczeń kontynentu, przemieszczeń całych fragmentów globu ziemskiego względem siebie. I na przykład kontynent afrykański, który znajduje się na południu od nas, napiera z ogromną siłą na Europę, powodując zakłócenia, powodując napięcia, naprężenia, które wyzwalając się skutkują trzęsieniami ziemi, no i oczywiście strasznymi katastrofami. Trzęsienie ziemi, jeden z najstraszniejszych kataklizmów na naszym globie.
Jak na razie nie potrafimy ich przewidywać, ani tym bardziej zapobiegać groźnym drganiom skorupy ziemskiej. Ich skutkiem są zniszczone domy, ranni i zabici. Co jakiś czas docierają do nas informacje o tragicznych skutkach wstrząsów sejsmicznych w różnych rejonach globu. Jaki ma to związek z pomiarami geodezyjnymi? Trzęsienia ziemi i erupcje wulkaniczne zdarzają się w obszarach naprężeń pomiędzy poruszającymi się płytami skorupy ziemskiej. Zderzenia tych kier globalnych spowodowały powstanie największych pasm górskich. Jeszcze do niedawna ów ruch kontynentów był tylko hipotezą. Dziś dzięki satelitarnym pomiarom geodezyjnym jesteśmy w stanie ustalić, że obie Ameryki oddalają się od Europy o 1,5 cm rocznie. Geodezja satelitarna pozwala także precyzyjnie określić różnicę wysokości, a więc także kształt naszej planety. Jaka zatem jest w rzeczywistości powierzchnia Ziemi? Nie jesteśmy w stanie określić fizycznej powierzchni Ziemi w sposób matematyczny. Najbardziej prostym modelem jest kula, która opisuje tę Ziemię. Bardziej skomplikowanym, ale też niezbyt, bardziej skomplikowanym modelem jest elipsoida. Natomiast geoida jest to jak gdyby taka powgniatana troszeczkę elipsoida. I ona, można powiedzieć, że się pokrywa ze średnim poziomem mórz i oceanów. Wgniecenia tej elipsoidy są rzędu 100 metrów w rejonie Indii i w rejonie Islandii. Geoida odbiega od elipsoidy około 100 metrów w jedną i drugą stronę, jest powierzchnią poziomą. Oznacza to, że woda wylana na tą powierzchnię poziomą nie płynie ani w jedną stronę, ani w drugą, tylko pozostaje w bezruchu. W związku z tym ta geoida jest doskonałą powierzchnią, od której należy mierzyć wszystkie wysokości. Każdy z nas chociaż raz widział morze. Fascynują nas jego fale bijące o brzeg. Jednak morze, gładkie lub wzburzone, w skali roku zachowuje swój średni poziom. Jego powierzchnia jest właśnie powierzchnią geoidy Ziemi. Jednak wbrew pozorom powierzchnia morza wcale nie jest jednolicie gładka. Naukowcy odkryli na niej obniżenia, duże doliny i niewielkie wypukłości. Wynikają one z różnych rozkładów masy wewnątrz Ziemi. Wyznaczając zatem wysokość nad poziomem morza, mierzymy ją nad poziomem owej niezbyt regularnej bryły, jaką jest geoida. Wyznaczanie powierzchni geoidy ma znaczenie nie tylko naukowe, ale również i praktyczne. Naukowe, bo pozwala nam określić kształt Ziemi, jako że przyjmujemy, że Ziemia ma kształt geoidy, a praktyczne zastosowanie wynika z obecnych metod pomiarowych, głównie satelitarnych, albowiem metody satelitarne, w tym przede wszystkim metoda oparta na globalnym systemie pozycyjnym GPS, pozwala na wyznaczanie wysokości względem innej powierzchni, względem powierzchni elipsoidy odniesienia. Właśnie dlatego tak ważne jest ustalenie kształtu owej elipsoidy i geoidy. Tak wygląda powierzchnia geoidy na obszarze Polski. Widać, że nawet w tej skali ta powierzchnia jest nieco zdeformowana. Podobne badania nasi naukowcy wykonali także dla obszarów innych państw. Dla laika to przykre, że Ziemia nie jest regularną, doskonałą bryłą. Żyjemy na pogniecionym ziemniaku. Warto jednak pamiętać, że owe wgniecenia, nawet o głębokości 100 metrów, są niczym wobec wielkości Ziemi. Dlatego też zwykły globus pozostanie nadal pomocą na lekcjach geografii.